Cześć Mateuszu, siadamy już wygodnie. Cześć Piotrze, witamy naszych słuchaczy. Przygotowaliście? Powiem Ci szczerze, że tak, przygotowałem się, przeczytałem to. Cały ten dzisiejszy fragment katechizmu jest o celebracji. Tak jest. A jako, że ty jesteś diecezjalnym ceremoniarzem, to stwierdziłem, że ja dzisiaj się po prostu zamieniam w słuch. No to <laughs> Oddaję się, wszystko tobie. To się widzę, przygotował. Bo chyba nie ma nikogo lepszego w diecezji, kto mógłby dzisiaj o tym mówić. A tak na poważnie, żeby nie było, że tylko ty będziesz mówił. Czuję się już przyparty do muru, ale katechizm przychodzi z odsieczą. I będzie próbował katechizm przez nasze usta dzisiaj odpowiedzieć na cztery pytania. Kto celebruje liturgię? Jak tak? celebrować liturgię? Kiedy celebrować liturgię? I gdzie celebrować liturgię? Cztery ważne pytania. No to może po kolei. Kto? Już mamy problem, bo są dwie liturgie. Jak to dwie? Dwie. Według katechizmu są dwie liturgie. Ta niebieska i ta ziemska? Tak, niebieska i ziemska. Nigdy to nie... na to nie patrzyłem z tej perspektywy, powiem szczerze. A ja zawsze mówię, że jest jedna. Ja zawsze mówię, że jest jedna no, i ta ziemska to... uczestniczy w tej niebieskiej. No tak. Więc tu już jest pierwsze takie coś nowego, że tak powiem, co pokazuje nam katechizm, Gdzie na co to masz? chyba nie zwracamy za często uwagi. Znaczy, nie chodzi mi o to, że to jest rozbicie liturgii. Może, żeby tak... Tylko, że to jest po to, żeby chyba pokazać wielowymiarowość. E, poziomy, no nie? Poziomy liturgii. Że jest liturgia niebieska, tak. ta, która jest cały Chrystus. Tak, bo chyba po to są te pogrubione tytuły, żeby pokazać, że liturgia jest jedna, ale wielowymiarowa. Tak, tak. O to mi chodziło, żebyś to właśnie tak ładnie doprecyzował. No i to, że jeżeli jest celebrans z liturgii, to on jest zawsze celebransem, który wykonuje coś, co już robi Chrystus. Tak. To jest, to no, to jest mi się podoba. To mi się podoba. O to, o to właśnie Chociaż Myślę, że dlatego to katechizm tak pokazał, no nie? Pamiętam jedno z moich pierwszych w życiu kazań w parafii, gdzie posługiwałem. To było kazanie na temat y, sakramentu pokuty i pojednania, ale mówiłem, że on prowadzi do Eucharystii. Starałem się pokazać piękno Eucharystii i uświadomić, powiedzieć o tym, czego nie widać. I właśnie wtedy mówiłem, że jak jesteś na Eucharystii tej sakramentalnej w Kościele, to miej świadomość, że wokół ciebie są święci, jest Maria, są męczennicy, chóry anielskie. chóry anielskie, że to bogactwo cały czas tu jest. I dawałem wtedy ten przykład z pierwszej modlitwy eucharystycznej, jak ksiądz się pochyla i mówi, niech twój święty anioł zaniesie tę ofiarę przed twój ołtarz w niebie. I to jest pierwsza ważna rzecz. No nie? To, to jest coś takiego, co zmienia perspektywę uczestniczenia w liturgii, w celebrowaniu tej liturgii, że uczestniczymy w niebieskiej liturgii. Poprzez tą sakramentalną. Tak, to jest. sakramentalna otwiera. To jest A, takie tak, tak, bardzo tak, tak, piękne. Tak. No i tutaj mamy jeszcze pokazane, że jeżeli chodzi o celebransów, to jest też pewna hierarchia no nie? w sakramentach. Tu jest coś zaskakującego. Moim zdaniem wielu myśli, że Chrystus daje władzę biskupom, kapłanom i każdy kapłan sprawuje Eucharystię, jest takim przedstawicielem wspólnoty. A katechizm mówi, kapłan jest o tyle, o ile ma kontakt ze swoim biskupem. Chrystus przekazał władzę, sakramenty biskupom. Apostołom i Apostołom. ich następcom. No tak, tak, tak. I dopiero ci biskupi mają swoich pomocników i to są kapłani i to są też pomocnicy kapłanów, czyli diakoni. Diakoni też są pomocnikami biskupów. Czyli jednym słowem y, ksiądz w parafii sprawuje liturgię, sprawuje sakramenty tylko dlatego, że jest biskup z którym tak. ma łączność, tak, który tak, mu tak, pozwala tak. na to. Każdy ksiądz w łączności ze swoim biskupem pięknym znakiem w liturgii tej łączności jest, że w każdej mszy świętej wspominamy imię swojego biskupa właściwego dla danej diecezji. To jest tak jakby się chciało pokazać, że ja to Eucharystię mogę sprawować, bo jestem w jedności z tym konkretnym biskupem, tak? I tak samo jest przy sprawowaniu kolejnego sakramentu, na przykład sakramentu małżeństwa. Jeżeli jakiś ksiądz nie dostanie od swojego biskupa zgody na błogosławienie małżeństw, to nie będzie tego robił w sposób ważny. Mamy jeszcze to, że jeżeli są celebranci sakramentów, to oni są jak gdyby powołani do konkretnych Funkcji, no nie? Że, że powołuje się we wspólnocie, żeby prowadzili tą wspólnotę, przewodniczyli tej wspólnocie, pomagali jakby przez tą swoją posługę. No nie? że To nie jest też tak, że to jest tylko coś zewnętrznego względem wspólnoty, ale to jest coś, co jest we wspólnocie. Ty to mówiłeś tydzień temu, że sakramenty są dla budowania wspólnoty. Tak. Charyzmaty, sakramenty, sakramentalia, wszystko, co się dzieje, jest dla budowania wspólnoty. I bardzo mi się podoba, jak katechizm jeszcze mówi o szczególnych posługach. I te szczególne posługi to są ministranci, lektorzy, komentatorzy, członkowie chóru, którzy spełniają posługę liturgiczną. Szafarze Komunii Świętej. Bardzo prężnie rozwijająca się grupa w naszej diecezji, szafarzy Komunii Świętej. To jest ważne, żeby pamiętać, to nie są szafarze Eucharystii, tylko szafarze Komunii Świętej. Tak, tak. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. To jest też ważne, bo to pokazuje, że nawet jeżeli ksiądz jest powołany do tego, żeby na przykład sprawować Eucharystię i celebruje tą Eucharystię, to zawsze to robi we wspólnocie i ten, kto jest w tej wspólnocie obecny, ma jakąś funkcję. Tak naprawdę, chyba niezależnie od tego, czy ona jest konkretnie przypisana, bo nawet tak. jeżeli nie jest lektorem, nie śpiewa w chórze w tym momencie, nie jest szafarzem, siedzi w ławce w kościele, to też ma funkcję w tym sprawowaniu liturgii, w celebrowaniu tej liturgii. O katechizm pokazuje, że liturgia nie jest dla anonimowych uczestników. Tam każdy jest ważny. Każdy jest ważny, o, o to mi się Pismo podoba. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg zna każdego po imieniu, no to tym bardziej w liturgii, w tym braterskim spotkaniu jedności. Każdy, ty to mówiłeś też przy tej kapłańskiej funkcji, do której wprowadza nas chrzest, że my składamy swoje ofiary. Każdy z nas na Eucharystii tak, tak. przychodzi ze swoją intencją, swoją ofiarą i uczestniczy w tym wielkim kulcie, tej wielkiej celebracji, no to byśmy może poszli dalej. Tak, jak najbardziej. Jak celebrować liturgię? Właśnie, jak celebrować liturgię. Pięknie. Pięknie, <laughs> pobożnie, w skupieniu. Często to Ksiądz biskup powtarza, że jest taka parafia, gdzie księża przykładają bardzo wielką wagę do pięknego sprawowania liturgii. Uczą się nowych pieśni, ministranci, lektorzy zawsze w wyprasowanych strojach. Te wszystkie przejścia są takie uroczyste, podniosłe. I efekt jest taki, że wierni częściej wybierają te parafie, żeby uczestniczyć w takiej pięknej liturgii. Niż powiedzmy inne parafie, gdzie ta liturgia nie jest tak piękna. Tak, tylko to jest coś, co powiedziałbym, jest takie zewnętrzne. No nie, bo to widać. To jest mhm. coś, co widzimy, coś, co przeżywamy. Mamy jakiś zmysł taki estetyczny, więc nam się to bardziej podoba. Natomiast katechizm tutaj, przy tym, jak celebrować liturgię, idzie trochę w inną stronę. Mhm. Bo chce jak gdyby pokazać, co w tym zewnętrznym wyglądzie liturgii jest najistotniejsze. I to mi się bardzo podoba, bo tutaj wchodzimy na taką przestrzeń znaków i symboli tak, liturgii, tak. które mają konkretny cel. Nie wiem, czy wyłapałeś w katechizmie, jak, czemu to służy, że to jest pedagogia Boga, że Aha. cała ta oprawa liturgiczna, to co ty teraz powiedziałeś. Wszystkie znaki, wszystkie symbole, które są w liturgii, mają jak gdyby prowadzić człowieka do lepszego poznania Pana Boga, do lepszego uczestniczenia w życiu Pana Boga. Więc tak naprawdę to, jak celebrować liturgię, to jest bardzo istotny element sakramentu, w całej celebracji liturgicznej w kościele. To jest ważne, żeby nie zacierać tych znaków, żeby one zachow i tłumaczyć te znaki, żeby one zachowały swój przekaz. No i katechizm ładnie podpowiada, są znaki ze świata człowieka. Tak, takie, które wpisują się w jego taką cielesność. No i Nie? to może być woda, światło, łamanie chleba. Różne gesty, różne czynności, różne słowa, które też tutaj są znakami. Potem są znaki przymierza. Tu sięgamy do Starego Testamentu. No i te znaki to jest obrzezanie, namaszczenie. Czyli coś charakterystycznego. No nie? To nie jest naturalny znak taki, byśmy powiedzieli, w życiu człowieka, tylko coś, co sobie Pan Bóg szczególnie upodobał. Charakterystyczne znaki. Najbardziej takim umiłowanym, tak mi się wydaje, no to jest znak Paschy. Tak, wieczerza Paschalna. Wieczerza Paschalna. I Potem mamy no. Znaki jeszcze przyjęte przez Chrystusa. Które Chrystus podnosi do rangi istotnych, to jest to też pascha. I ostatnie to są znaki sakramentalne. Tak. Czyli te znaki związane z sakramentem, wyciągnięcie dłoni. Namaszczenie, na przykład olejem, to też będzie znak sakramentalny, no bo my tego normalnie nie robimy. Ale na przykład jest też znakiem, który był obecny w tych znakach przymierza, bo namaszczało się królów. Tu idziemy krok dalej. Że oprócz znaków i symboli są słowa i czynności. Katechizm rozkłada na czynniki pierwsze liturgię słowa. Mówi o lekcjonarzach, mówi o homilii, o ewangeliarzu, o kadzidle, o psalmach, żeby je wykonywać, ładnie śpiewać, o wyznaniu wiary. A pamiętasz kiedyś, jak byłem młody, może ty też to doświadczyłeś, śpiewało się wyznanie wiary. No, ja nawet nie jak byłem młody. Jak był rektorem biskup Bryś w seminarium, to on bardzo często w niedzielę Zaczynał wyznanie wiary śpiewając. I wszyscy po polsku, śpiewali. po polsku. Bo my seminarium tak, znamy tak, i tak. po łacinie, i po polsku. Po polsku. Po polsku. A ja wtedy na parafii pamiętam, że to była taka długa pieśń, której nie mogłem się nauczyć, <laughs> ale później to jakoś zanikło. Śpiewało się wyznanie wiary. Tak, dzisiaj się już nie spotkałem z tym, żeby poza seminarium gdzieś się śpiewało wyznanie wiary, ale tak jest. Tak. Jest, jest melodia w ogóle do wyznania wiary, więc. I tym zgrabnym krokiem przeszliśmy do kolejnego obszaru, gdzie jest muzyka i śpiew. Śpiew i muzyka, tak. I to jest ciekawe, że to jest też wpisane w celebrację. Śpiew i muzyka. Bo to oznacza, że. Tu oczywiście katechizm przywołał świętego Augustyna. Kto śpiewa ten, dwa razy się modli. A kto słucha fałszującego, to trzy razy się modli. To no, trzy razy się modli. <laughs> więc, więc muzyka tutaj jest jako takie miejsce, które ma swoje znaczenie dla, dla liturgii, dla celebracji. Ale warto szukać dlaczego. Okrótko powiem. Że doczytywałem w dokumentach soboru watykańskiego II, to jest Konstytucja Sacrosanctum Consilium. I tam w, akurat czytałem to w języku angielskim, ponieważ nasze tłumaczenia polskie czasami coś zmieniają. Inne tłumaczenia też potrafią coś innego odkryć przed czytelnikiem. I tam jest podziel się, podziel się. taki sens. Że muzyka ma swój prymat w liturgii, dlatego, że jest związana ze słowami, które są integralną częścią liturgii. I no, stąd jest ten prymat muzyki i przede wszystkim śpiewu. Właśnie. Przede wszystkim śpiewu, bo tutaj wprost jest pokazane w katechizmie, że są trzy takie rzeczy, które pokazują wartość, wartość muzyki w kościele podczas liturgii. I to jest ciekawe, bo to jest jedno to, co ty powiedziałeś. To są trzy kryteria. No nie? Pełne wyrazu piękno modlitwy. Piękno. Piękno. Jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia w przewidzianych momentach. Gromadzenie wszystkich na o nie? To jest, to jest jakiś moment ważny. I muzyka, śpiew sprawia, że wszyscy w tym uczestniczą przez to, że się angażują w ten śpiew, że, że wykonują ten śpiew. I ostatnie, uroczysty charakter celebracji. Czyli że to podnosi rangę, jakby. Mhm. Tak bym to rozumiał, no nie? Że, że taka pięknie wyśpiewana Eucharystia podnosi rangę tej Eucharystii. Ale zawsze się wtedy boję z jednym, żeby nie wpaść w takie coś, że jak sprawujemy liturgię, której na przykład nie ma śpiewów, można taką przeodprawić. Mhm. Tak zwaną recytowaną. Nie ma pieśni, wtedy jest tylko antyfona na początku i na końcu. Wszystko jest wyrecytowane. Tak samo wartościowa Eucharystia, chociaż tak. mniej uroczysta, tak? Tak byśmy to powiedzieli. Tak byśmy to powiedzieli, bo to też jest dla mnie ważne, żebyśmy odkrywali takie różne wymiary tego sprawowania sakramentów, bo jak wchodzimy na ten temat śpiewu i muzyki, no to różnie to wygląda. Natomiast warto jest szukać tego, co jest ważne w tym wszystkim. Czyli na przykład to, co powiedziałeś, że słowa, że śpiew ma swoje słowa, które są modlitwą. I które powodują, że człowiek się zbliża do Pana Boga i to robi we wspólnocie, bo robi to razem. To też pamiętam ze swojej parafii rodzinnej, jak organista przed Mszą Świętą w Niedzielę uczył ludzi pieśni. I to było tak jeszcze, pamiętam, przed wypominkami. I Pan organista normalnie prowadził lekcję śpiewu. Mówi: zapraszam, tam jest tekst wyświetlony, prześpiewajmy. O, jeszcze powtórzmy to, bo jest to trudne. Teraz to jakoś chyba zanikło w naszych parafiach. Nie ma nauki śpiewu kolejnych nowych pieśni. No mi się podoba to, że tutaj, no nie ma, bardzo rzadko chyba. Idziemy na żywioł. Że... <laughs> Nowa Idziemy pieśń, narzutniki. Na <laughs> yy, natomiast mi się podoba to, że tu jest pokazane, że wspólnota śpiewa. Mhm. Organista prowadzi śpiew, ale nie śpiewa organista. W sensie, że to nie jest jego funkcja śpiewanie. Jego funkcją jest to, żeby wspólnota śpiewała. No tak, bo, bo często się zdarza, że nasze pieśni wykonuje jeden głos. Tak, tak. A w liturgii się, się gdzieś... wydaje, że są dwa aspekty tej odnośnie muzyki. Że ta muzyka dla ucha że często nas, nas poprowadzi w jakiejś pięknej, głębokiej modlitwie, może w jakiejś medytacji, ale jest ta też muzyka dla ust, żeby się angażować, żeby śpiewać. Tak, tak, żeby mieć odwagę, no nie? Żeby się, albo może nie tyle mieć odwagę, co żeby odkryć, że to, że ja się włączę w ten śpiew, to znaczy, że się włączę w celebrowanie liturgii. To jest takie, myślę, najbardziej doniosłe w tym. Jak ona przestaje mieć taką funkcję, to, to się traci jej taki wartościowy sens. Mieliśmy takie pytanie w seminarium. Ksiądz też odpowiedzialny za liturgię, ksiądz Andrzej, serdecznie pozdrawiamy. Egzaminował nas i chyba jego takie ulubione pytanie było: Kiedy się zaczyna msza święta? Czym się zaczyna msza święta? Śpiewem na wejście. Tak, a wielu odpowiadało, że z znakiem krzyża, dzwonkami. A to już śpiew na wejście rozpoczyna tak, liturgię. To jest początek liturgii. To jest moment gromadzenia się wspólnoty. Ale ja bym tu jeszcze jedno przy, tej, przy tym śpiewie powiedział, bo to jest bardzo ważne chociażby w naszej diecezji. I to mi się spodobało, że katechizm to też podkreśla. Bardzo ważne dla sprawowania liturgii związane ze śpiewem jest troska o. Takie śpiewy regionalne. Tak, 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 nie? Też, tak. To jest też piękne, że w takim czymś jak katechizm Kościoła Katolickiego jest podkreślona troska o to, że jeżeli mamy, nie wiem, Śląsk Cieszyński, to troszczymy się o te takie typowo pieśni związane ze Śląskiem Cieszyńskim, tak. że nie przekładamy wszystko na jakieś inne wersje, które są skądś zaczerpnięte, tylko mamy się troszczyć o tą kulturę, z której wyrosły te śpiewy. Bo to pokazuje też, że to ma właśnie być dla wspólnoty. Jest to bardziej, jak mówi katechizm, wymowne i owocne, jeżeli ten śpiew się wyraża w bogactwie kulturowym. Tak. Właściwym dla sprawującego liturgię. <laughs> Więc to mi się też podoba. Ale powiem Ci, że to robi też wrażenie, jak takie pieśni są przeszczepiane w inne rejony. Jest ta pieśń, którą się wykonuje w związku z pogrzebem. Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam. Tak, tak. To jeżeli się wykonuje gdzieś w okolicach Starej Diecezji Krakowskiej... No tam to, ludzie nie znają. Tam ludzie tego nie znają. <grym> Przyznam, że widziałem wiele łez, kiedy ktoś się wsłuchiwał na pogrzebie w tą pieśń. Jej piękne słowa. Więc czasem warto przenieść coś, co się gdzieś gdzie indziej używa, w nowe miejsca. No i jeszcze mamy przy okazji tych znaków i symboli święte obrazy, którym sporo miejsca poświęcił katechizm. Ikony przedstawienia Chrystusa, przedstawienia Matki Bożej, przedstawienia świętych, czasem dyskutowane w kościele, mające różne swoje sensy w liturgii, w przestrzeni kościoła, w przestrzeni świątyni. Katechizm tutaj ładnie pokazuje, że to ma służyć spotkaniu z Panem Bogiem. Piękno i kolor obrazów pobudza moją modlitwę. Cytat z katechizmu. Tak. A obrazy. Myślę, taką jedną rzecz bym się podzielił w tym temacie. Często w rozmowach z młodymi ludźmi na katechezie potrzeba było wyjaśnić, że my się nie modlimy do obrazu. My się nie modlimy do krzyża na ścianie tylko to są znaki, które pomagają nam skupić uwagę, a my się modlimy do Boga. No, od tego powinniśmy chyba zacząć ten punkt, no, nie? że znaki i symbole mają swój y, sposób działania. Nie? Że, że znak na coś tam wskazuje, a symbol zawsze do czegoś odnosi takiego duchowego, do czegoś, co jest z tym symbolem wprost powiązane. Jeżeli mamy krzyż Chrystusa, to on nas odnosi do Chrystusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. To jest symbol, który ma swoje konkretne znaczenie. To nie jest taki symbol jak każdy inny. Nie? To tak. pewne symbole otaczamy szczególnym szacunkiem, szczególną czcią. No, to jest tak samo jak flaga narodowa. To nie jest taki zwykły symbol. Nawet jak ona jest w domu, no to powinno się szanować i, i szczególnie o nią dbać. Tak samo my dbamy w przestrzeni naszej. Wiary, o pewne znaki, symbole, wizerunki świętych, obrazy Matki Bożej. Czasem się można spotkać z czymś takim, że ktoś mówi, że przecież Pan Bóg zabronił tworzyć podobizm Boga w Starym Testamencie. I to było w starym kropka. Bo potem w nowym sam dał swoją podobiznę, czyli Właśnie. posłał swojego Syna, w którym to Synu widzimy Ojca. Dlatego jak się tworzy, to to się tworzy zawsze wizerunki Chrystusa. Tak. Jezus mówi, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Nie? Kto mnie widzi, widzi Ojca. I, I to są też takie często wykorzystywane zdania z Pisma Świętego wyrwane, wyrwane z całej tradycji naszej chrześcijańskiej, żeby czasami kogoś tam podgrzać, z kim się pospierać, a to już bardzo dawno temu zostało poukładane. Obrazy mają być pomocą, figury mają być pomocą. Ciekawe jest to, że obrazy, ikony są bardziej popularne na wschodzie, natomiast figury... Były w XIII wieku, no i może teraz też są bardziej popularne na zachodzie. Francja, Niemcy to były pierwsze państwa, gdzie były bardzo popularne figury. Hiszpania, na przykład, no nie? Hiszpański Kościół uwielbiał figury. Robił wielkości człowieka. Ja bym poszedł dalej. Ja bym chyba już zakończył na dzisiaj. Tak. Podzielmy sobie ten temat na dwa. On jest niesłychanie praktyczny. Dzisiaj poruszyliśmy temat, kto sprawuje liturgię. Oraz jak sprawować liturgię, a za tydzień byśmy pomówili kiedy. Skoro tak mówi ceremoniarz decyzjalny, to jakby jak mógł się nie zgodzić? <laughs> kiedy i gdzie? Jak najbardziej. Myślę, że faktycznie jest tego dużo. Zwłaszcza, że to jest taki myślę, bardzo ważny dla nas temat, więc zgadzam się, żebyśmy się już teraz pożegnali i zaprosili za tydzień na ciąg dalszy, czyli kiedy i gdzie. Będą bardzo ciekawe słowa. Na przykład będzie takie słowo poruszone tabernakulum. A co jest tu ciekawego? Bo zawsze ksiądz Hoffman opowiada, że tabernakulum powinno być w sposób specjalny umieszczone w kościele, na tak zwanych tak. wąsach. <grym> <Znaczymy> to. <grym> A co to są te wąsy, to o tym... <grym> Za tydzień. <grym>